Witam. Nie wiem, co odpowiedzieć to w stosunku do tego, co napisałeś tutaj, Ces. Czy życie po życiu? Wiesz, jeżeli patrzymy na karmę, która jest dużo, dużo, dużo starsza i przypuśćmy tą nirwanę, ten stan nirwany, czy świętości, tak? Czyli wejścia do panteonu świętych. Mówię tutaj o chrześcijaństwie. To wiesz, nie umiem odpowiedzieć na to. To jest dla mnie, wiesz, życie po życiu. To jest takie odwrócenie od karmy i od właśnie tego, czy jest życie. To jest bardziej teoria ateistyczna, wiesz, kiedy się nie wierzy, że jest życie poza. Tylko, wiesz, jeżeli patrzymy na kwant, jeżeli patrzymy na fizykę kwantową, patrzymy na inne dziedziny, które są, przypuśćmy, metafizyką, czy też jeszcze jakąś inną dziedziną, której nawet nie znamy, bo jest badane, ile dusza waży, to jest problem. To jest problem, ale wiesz, to jest problem dla tych ludzi, którzy chcą mieć ten problem. Ten problem jest poza nami, tak i tak musimy odejść z tego świata, nawet jeżeli się uda przedłużyć życie, to według zapisów tych najstarszych człowiek żył, przypuśćmy, 900 lat czy 1200 lat. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że każdy znak ma 30 lat, no to 30 razy 12, no to mamy dokładnie jakiś tam x wiek i mamy obrót kosmogramy dookoła, to czyli jakbyśmy szli i zamknęli się w punkcie. My w tej chwili przeżywamy 90 lat, to jest już góra, czyli w założeniu to są trzy znaki. No można przeżyć i więcej, no bo ktoś się urodził na samym końcu jakiegoś znaku, tak? I już go wliczamy to, czyli możemy przeżyć cztery znaki. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest bardzo trudne. Teraz w najstarszych książkach, tych astrologicznych, te, które są wydane, ale już tej nowoczesnej astrologii, na przykład Pluton, kwadratura Plutona, są zapisy, że nie występują u ludzi. Właśnie dlatego, że 30 lat robił Pluton przez znak. W tej chwili był okres, gdzie 11 lat robił przez znak. Więc 11 plus 11 plus 11, tak czy mamy 33 lata. I tak się nie stało akurat, ale w założeniu przypuśćmy, że u 90-latków występował, właśnie już był po kwadraturze. W tej chwili u młodych ludzi w wieku 60 czy 50 paru już jest kwadratura, a dzisiaj te młode osoby, które przypuśćmy mają 14-20 lat, one już zbliżają się do kwadratury. No, a jeżeli przyglądamy się, to cywilizacja najbardziej poszerza się właśnie przez Plutona. To właśnie Pluton wyznacza cywilizacyjne jakby postępy. Oczywiście i Neptun, i Uran, i każda, ale najłatwiej widać po Plutonie, bo Pluton daje pewne takie amplitudy, tak? Takie odcinki na przykład założenia, czy też no, można to interpretować jak się chce. I teraz jeżeli przyglądamy się tym odcinkom, to te odcinki, i to teraz weź zwróć uwagę, że taki 30-latek, który ma, przypuśćmy, i zbliża się do kwadratury w porównaniu z 90-latkiem. Tylko widzisz, największy problem jest w tym, czy to, co my doznajemy, czy wytrzymuje
nasza percepcja umysłowa. Ponieważ natłok wiadomości jest tak potężny, że my nie wytrzymujemy, przypuśćmy, w założeniu tej kultury. I dlatego cały czas nam się marzy powrotu do natury. I tak szalenie dzisiaj mądre słowa, że to jest naturalne, to jest zbliżone do natury, jedzenie, czy cokolwiek, wiesz, nawet bułeczki, czy co, jak najdalej od chemii, jak najdalej od tego wszystkiego. Bo w rzeczywistości to jest inny aspekt, że my tak pędzimy, że nawet nie zwracamy uwagi na konsekwencje, jakie wytwarza na przykład plastik, czy wytwarza jakieś techniki, tak, chociażby, no dzisiaj to najsłynniejsze to jest GMO. I teraz, jeżeli patrzymy na te wynalazki, i te wynalazki nie są sprawdzone w jakichś ścisłych laboratoriach, tylko od razu publikowane i wprowadzane w życie, a w dodatku jeszcze tym bardziej przez osoby, które chcą to wykorzystać na swoją modę, w założeniu, no to faktycznie, a trzeba przyglądać się najważniejszej rzeczy, że te kraje, które nie wpuszczają takich innowacji, nazwijmy to, nie chcą dopuścić, tylko dopuszczają właśnie te środki, albo wracają do pierwotnego stanu, który, no, mamy w tej chwili zagrożenie przez ten pierwotny stan. I tutaj zaczyna się walka o ogień. No, po prostu tak jak na tym filmie, no, nie jest to istotne. Kto? Ja jestem najważniejszy, ja chcę przeżyć. I wiesz, na zasadzie, no co tu ukrywać, ale wolnej maczugi. Czy na przykład tego miecza. No więc mamy tutaj problem. A jeżeli chodzi o, wiesz, czy życie po życiu, naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to, wiesz, i nie chciałbym polemizować z nikim na ten temat, dlatego że wolę reinkarnacji, dlatego że reinkarnacja niby jest wyznaczony ten czasookres, że kiedy się będę reinkarnował. Na przykład w buddyzmie. Ja nie mówię o sobie, bo nie mam zamiaru w to się bawić. Ale na przykład w założeniu, że są buddyści, ci praktykujący, oni potrafią określić dokładne miejsce narodzenia się i tam się, no, widziałeś to na filmie, mały Budda, i to stanowi jakby źródło, wiesz, dla mnie, przypuśćmy w założeniu, wiarygodnej wiedzy. Bo te wszystkie rzeczy, które występują, kto coś wpadnie na jakiś pomysł, nie za bardzo w to wierzę. Wiesz, znając królewską wiedzę, oczywiście, że mogę to ocenić. I mogę to skonfrontować jakby w założeniu z planetami i z tym, co się dzieje. Zresztą tak zrobiłem chociażby z Gerillem 2012-2013, koniec świata. I tutaj, wiesz, no bardzo. Ja już przeżyłem tych końców świata naprawdę dużo, 2000. Mam nawet, zbieram już filmy na temat 2012, chyba mam ich ze 4, tego końca świata. I te wielkie katastrofy, one faktycznie, one już występują, i te wielkie kataklizmy, ale to też medialne są kataklizmy, one są potężne, to trzeba przyznać, ale ze względu właśnie na formę. No jeżeli teraz powstaje fabryka tworzyw sztucznych, która zajmuje, przypuśćmy, 40 hektarów i ona zaczyna płonąć, to ona ma wpływ na ekologię. Jeżeli teraz zaczyna płonąć las, który zajmuje prawie terytorium połowy kontynentu i on jest na przestrzeni 400 kilometrów, to też już czuć. Jeżeli było uderzenie w meteorytu tego tunguskiego, to poczuł cały świat to.
Jeżeli teraz mamy pewne wybuchy na świecie, chociażby Czarnobyle, to też to Szwecja odczuła, mimo że Czarnobyle jest dosyć daleka. My w Polsce żeśmy tego nie zauważyli. Znaczy nie chcieliśmy tego zauważyć, to się opłacało i dzisiaj są tego skutki. I teraz zwróć uwagę, że właśnie to jest właśnie to życie po życiu. Czy my, te osoby, które zajmują się, czy one wiedzą, jakie będą konsekwencje? Bo to jest życie po życiu. Jak my poprzez pewną barierę, tak czasową, że naciśniemy na ten guzik, jakie konsekwencje będą dla nas lub dla naszych następców? I to jest chyba większy problem, wiesz, bo za każdym razem, kiedy pijesz szklankę czystej wody, zastanawiam się, czy ona jest wodą. Bo kiedyś pamiętam, kiedyś, chociaż nie zdawałem sobie sprawy z tego, kiedy byłem na przykład chociażby w Górach Świętokrzyskich, jako harcerz na jakichś tam wycieczkach, przy każdym strumyczku brałem w garść wody, piłem ją i czułem smak tej wody. I ona była dla mnie wodą życia. I wiedziałem, że ta woda jest dzisiaj, że jest czysta. Dzisiaj muszę mieć jakieś urządzenie, bo nie jestem pewien, czy w tym powietrzu, które jest dookoła mnie, nie ma czegoś, co nie jest rozpylane przez jakieś tam samolociki, bo komuś się coś podoba. No więc, ale czy on nie rozumie jeszcze tego, że jego wnuki nie będą wojskowymi. Będą takimi samymi osobami, jak i my. I co dalej? Bo jest konferencja na temat klimatu. Jakiego klimatu? Klimat się zawsze zmieniał. 10 milionów lat temu tutaj był lodowiec, czy było coś innego, nawet nie wiem, bo nie jestem archeologiem założeniu, czy paleontologiem, bo oni wiedzą. Ale w rzeczywistości trzeba odpowiedzieć na jedną sprawę, że mamuty żyją wśród nas i to powie każdy archeolog i każdy paleontolog i nie ma co zwracać uwagę na to, że zmienia się oś Ziemi, czy zmieniają się bieguny, ponieważ historycznie w geologii nie ma takich zjawisk drastycznych, czyli nic nie było natychmiast. Czy wyginęły te mamuty? Tak, wyginęły te mamuty, a dzisiaj istnieją ptaki i to są dalsze konsekwencje. I w naszej historii mamy chociażby żubra, którego nie było i reaktywowaliśmy. Dzisiaj bizony w Stanach Zjednoczonych są ze względu na to, że zbyt bliskie jest pokrewieństwo, dołożono właśnie naszego żubra. A przecież Tur zginął za czasów Mickiewicza. I wiele gatunków odchodzi, wiele gatunków powstaje, chociażby ostatnio ten wilkopies, tak, i kojot, który na Onecie jest pokazany. I to są ważniejsze rzeczy dla nas i oby, wiesz, zmienia się klimat, to jest normalne. Czy tutaj były kiedyś lasy, ponieważ mamy pod ziemią węgiel, mamy pod nami jest ropa naftowa, więc musiały być jakieś tam roślinki, które się przerobiły na to, sfermentowały, czy tam jeszcze inny jakiś proces chemiczny nastąpił, z którego my korzystamy dzisiaj. I mamy wieliczkę ze solą, więc widocznie musiał być jakiś ocean, który pod wpływem jakiejś temperatury stworzył tą skamielinę solną. I jest, ale nie tylko
tam, na całym terenie, na odpowiednich wysokościach są inne jakieś gliny, czy tam jeszcze inne rzeczy, które są polodowcowe, czy jeszcze jakieś działania. I właściwie, jeżeli będziemy zgodnie żyć, a przede wszystkim pomagać sobie, to znaczy ja nie mówię sobie my jako my, bo my jako my to my świetnie żyjemy, chociażby internet. Ten internet jest doskonałą, przypuśćmy, kulturotwórczą grupą, gdzie stanowimy społeczeństwo wspólne razem, gdzie, jak ja mogę, na przykład, mogę tylko ciebie słownie obrazić, czy kogokolwiek, ale to nie jest groźne, bo najgorsze jest, kiedy fizycznie rzucam coś, coś pozostawiam, czy coś projektuję. Ale jeżeli tylko słownie, to nie jest groźne. A zresztą słowo było zawsze na początku, tak? Czyli tworzenia nowych, ale także jeżeli tworzy coś się nowego, można zawsze drugim słowem zastąpić. I to jest to biblijne słowo, które było na początku słowo. I słowo jest naczelne. I słowo jest twórcze, bo jest myślokształt, który może stworzyć zupełnie inny świat, niż sobie nawet wyobrażamy, poprzez filozofię, czy jeszcze jakąś inną teologię. Właśnie dzisiaj mamy największy wpływ teologiczny i najbardziej jego się obawiamy. I wiesz, to życie po życiu to jest właśnie ta teologiczno-filozoficzna miara, która w zależności, czy ona jest rozdmuchana, czy jest wypompowana, czy ona zostanie tylko skwarkiem myśli, czy wielką oceną rzeczywistości, to będzie najbardziej niebezpieczne, co może być. I to tylko na tyle i tylko tak mogę odpowiedzieć, bo nie chciałbym wieszać to z reinkarnacją czy z jakąkolwiek formą, bo jeżeli bierzemy reinkarnację, to ona jest, bo to buddyści udowadniają i mają na to nie jeden dowód. A dowody bardzo poważne. Cieszę się, że oni to robią, bo możemy wierzyć w to, że jeżeli jest ta reinkarnacja, to że Chrystus przyjdzie i go będę mógł słuchać, czy wierzyć, czy być koło tego człowieka. A za nim na pewno moc szła, bo w każdej kulturze on był bardzo szanowany ze względu na swoje czyny, działania, historię człowieka, który stał się dla nas przewodnikiem. Przewodnikiem tym, który pokazał nam drogę do światła. Po prostu, najprościej. Czy chcesz inne słowo użyć? Można. Ale to już niepotrzebne jest, bo idziemy w stronę ducha, a idzie epoka wodnika i ta epoka wodnika, miejmy nadzieję, że nie będzie drogą krwi, tylko drogą mądrości, drogą tą duchowości i drogą poznania, czy bycia jak najbliżej, a nie wchodzenia dopiero w tunel i szukania tego punktu, który zaświeci. Bo ten punkt może zaświecić dopiero za 2000 lat. Bo dzisiaj wracamy do tego samego, co było 2000 lat temu. Czyli rzezi niewiniątek. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, ale nie tylko, bo także historii, bo astrologia jednak kołem się toczy, gdzie jeden z największych astrologów, czyli Nostradamus, czy Mikołaj Kopernik, czy Newton,
pokazywali drogi, drogi życia. I każdy astrolog widzi, tylko czy to widzi wyraźnie? Nie, oni byli wielcy. A my tylko podsłuchujemy tego szeptu planet i opowiadamy, bo jesteśmy tylko interpretatorami i nic więcej. Do zobaczenia.